witam z powrotem. Dzisiaj będziemy testować akwarele z Action. Co ciekawe, nie wiem czy da się je znaleźć na stronie internetowej Action. Jednakowoż są tutaj w wielebnym pudełeczku i jest to zestaw farb akwarelowych, chociaż chyba wiemy, jak sprawują się zazwyczaj te akwarele. Zwłaszcza jeżeli oglądaliście moje filmy na temat tych dwóch zestawów akwareli. Obawiam się, że ten zestaw może być równie zły, co te akwarele. Te farby były tak jakby pierwszą generacją, po czym przyszły te i wprowadziły metaliczne kolory. Więc te farby zrobiły ułam nimi tylko i wyłącznie swatchy, jeszcze nimi nie malowało. Ale jak widzicie, cała górna część tego opakowania składa się z farb metalicznych, więc pomysł, który zapoczątkowano w tym zestawie, postanowiono jeszcze bardziej ulepszyć. Ulepszyć to mocne słowo, ale postanowiono po prostu pójść z tym i dodać więcej kolorów, jak widzicie. Więc zabierzmy się może za słuczowanie tych wielebnych kolorów, a ja opowiem wam coś więcej o tych farbach. Także, skoro testujemy te akwarele, to pudełko wygląda w ten sposób. Tutaj jest przód i z tyłu wygląda mniej więcej tak. Więc możemy zacząć to odpakowywać i swatchować na tej wielkiej kartce. To będzie naprawdę moja największa swatchowa kartka, więc zabieram się za to od razu. Dobrze, zacznijmy więc od swatchowania. Żeby łatwiej się aktywowały, na każdą z tych kostek koloru nałożyłam po kropli wody, żeby miały łatwiejszy czas w aktywowaniu się. Więc stwierdziłam, że to był dobry pomysł. Odpowiedź brzmi tak, to był dobry pomysł, ponieważ ich aktywacja trochę zajmuje. I nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie to, że nawet po aktywacji ten kolor nie jest za dobry. Wydawałoby się, że podczas tego swatchowania te kolory są naprawdę nasycone. Prawda, tak się wydaje, ale dlaczego? Dlatego, że są mokre. Kiedy wyschną, stają się bardziej kredowe. Podczas swatchowania miałam takie, och, jest nadzieja, dla tych farb jest nadzieja. A potem przyszły pomarańcze, które wszystkie okazały się praktycznie takie same. Chociaż już przy tych morskich zielonych było widać, że one są bardzo podobne do siebie. Mimo wszystko są między tym i wszystkimi farbami różnice. Kolory są wybrane w miarę okej. Nie wiem, w tych większych zestawach zawsze ciężko mi powiedzieć, czy kolory są dobrze dobrane, ponieważ jest ich masa. Pierwsze, co tak naprawdę da się zauważyć przy tych farbach, to nawet nie to, jak wyglądają, to jak pachną. A w zasadzie śmierdzą. Nie mam pojęcia dlaczego, ale to są jedyne farby akwarelowe. I tą akwarelę tutaj dajemy w wielkim cudzysłowie i znaku zapytania. One śmierdzą. Jedyne, do czego mogę to porównać, to glina albo inna masa papierowa. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Jedyne co, to mogę się domyślać, że chodzi o wypełniacz, który jest w tych farbach. Ponieważ jest to absolutnie niemożliwe, by był to sam pigment. No ale wielebna strona internetowa nie mówi, jakie tam pigmenty są, z czego to jest zrobione. Nie, jest tylko napisane, że to farba akwarelowa. Zajmijmy się więc rysowaniem, okej? Udało mi się zrobić szkic i postanowiłam zaryzykować i nie zrobić czystego szkicu ołówkiem. Postanowiłam za to użyć kalki, co mogło się źle skończyć. Jednakowoż stwierdziłam, że możemy podjąć takie ryzyko. Jeżeli będziecie widzieć jakieś kolorowe linie, po prostu zwalimy to na kalkę. I tak prezentuje się mój szkic. Będziemy malować dzisiaj set w stylu nieco bardziej realistycznym niż idę zazwyczaj, ponieważ przyznaję, że na takiej pracy dość ciężko sprawdzić, jak sprawdzają się farby, więc teraz będziemy lecieć w coś trudniejszego zarówno dla mnie, jak i dla tych farb, dla godnego, sprawiedliwego porównania. Skoro już zaczęliśmy rysować, możemy rzucić okiem na naszą kartkę ze swatchami i jest to największa kartka ze swatchami, jaką aktualnie posiadam. I dla wszystkich, którzy obserwują ten kanał już dłuższy czas, to nie są akwarele, które chciałam przetestować. To są akwarele, które po prostu leżały i trzeba było je przetestować. Mam jeszcze jedne, które chcę przetestować. Ale wracając do tych. Po tym, jak zeswatchowałam, zaczynają się tutaj, tak? To wszystko, i to w sumie też, są farby brokatowe. Tak, mówię brokatowe, nawet pomimo tego, że nazywają się metaliczne, ale jak widzicie, one nawet nie są na poziomie farb
Te farby metaliczne, które tu są, są jeszcze gorsze od tych farb metalicznych, które testowałam rok temu. Gdzieś jeszcze mam jedną paletkę, ale jak widzicie, te odbijają światło, faktycznie. Można je uznać za metaliczne, poza paroma kolorami, głównie tymi ciemniejszymi, jak ten fiolet, czy różowy, czy niebieski. Ale w większości te działają jako farby metaliczne, albo przynajmniej próbują. Natomiast te farby brokatowe... A czekajcie, o, farby brokatowe niby coś odbijają. Chyba najlepiej to widać na tym kolorze. Porównując to z tym, cóż, jednak mam swojego faworyta. I są to te farby, które testowałam rok temu. Ale widziałam, że one jeszcze są. W sensie, moim zdaniem one pojawiają się cyklicznie co roku, więc jeżeli chcecie metaliczne farby, to weźcie te. A one i tak nie są najlepszej jakości. Ale dobra, odsyłam do poprzedniego filmu. Więc jeśli chodzi o malowanie tymi farbami, poza faktem, że śmierdzą, to nie jest ich jedyna wada. Ciężko się aktywują, nie działają jak akwarela. I to jest chyba jedna największa wada. Normalna akwarela jest wolna, pływa, rozprzestrzenia się ogólnie w mokrej powierzchni. Ta farba siedzi na miejscu. Co więcej, jeżeli ma za mało wody, to zaczynają robić się smugi od pędzla. Po prostu pędzel zawiera farbę i zostają ślady, które mogę porównać jedynie do sztuki grabienia piasku. Wiecie, jak macie piasek, macie grabki i grabicie te wszystkie piękne wzory. Tutaj te wzory powstają przez pędzel. I przez to, że farba się dziwnie rozprzestrzenia, podejrzewam, że jest to kwestia wypełniacza, nie wybielacza. O, ja nie. I przez to, że musimy dodać wiele wody, żeby próbować pozbyć się zacieków i przemieszczanie się farby razem z pędzlem, a fakt, że farba sama z siebie nie rozprzestrzenia się po wodzie, tak jak normalna akwarela by zrobiła, twierdzę, że to podróba akwareli. Ale przez to, że musimy używać tyle wody, tracimy na jej napigmentowaniu i na nasyceniu koloru. I ten kolor staje się bledszy, staje się jaśniejszy i mniej nasycony. Ktoś by powiedział, że można budować wiele warstw, no ale ileż można? Poza tym warstwy pod spodem aktywują się razem z wodą, co jest pewnym problemem w budowaniu warstw. Jeżeli ktoś by nie zauważył do tej pory, no cóż, nie lubię tych akwareli, bo mam swoje powody. Bardziej nadawałyby się moim zdaniem do prac pastelowych niż takich, w których dominują ciemne kolory. Moje zdjęcie referencyjne było pod wodą i posiadało masę pięknych granatów, więc kiedy ja próbowałam te granaty uzyskać, już sam granat, a używałam głównie tego koloru i tego koloru. One ciemniejsze nie będą. Dodawałam czarnego, ale to znaczy, że pigment nie będzie tak nasycony i wszystko stanie się szarym blobem. No cóż, przykro mi. Dodatkowo, kiedy chciałam położyć kolor ciemniejszy obok jaśniejszego, one w jakiś sposób dziwny się mieszały ze sobą, więc to wszystko jest jedna plama koloru. Ciężko było tym robić detale. Praca nimi nie była przyjemna. I kiedy zrobiłam tą pierwszą warstwę, zostawiłam pracę na kilka dni, ponieważ no, nie miałam siły po prostu do tych farb. Po czym wróciłam i kolory strasznie wyblakły. Podejrzewam, że to dlatego, że straciły w nich całą wodę, ale czas na wielebne podsumowanie. Tak prezentuje się nasza pracka. Próbowałam realistycznie, okej? Okay? Żeby nie było. Chodziło mi o to, żeby robić przejścia i w ogóle. Fakt, że nie wygląda to jakby światło biło na set, tylko jakby miała po prostu przebarwienia. Normalnie te błękity zrobiłabym ciemniejsze, ale nie dało się zrobić ciemniejszych farb. Tutaj dodawałam czerń. Nie wygląda to dobrze. Sama praca wydaje się dość kredowa. I nie wiem, czy widzicie, ale ma takie grudki, zwłaszcza w tych ciemniejszych miejscach. I podejrzewam, że po prostu farba nie rozbija się aż tak dobrze. I nie wiem, te pigmenty nie chcą pływać po tej kartce, więc zbierają się w takie grudki. I nie wiem, to na pewno nie jest kwestia papieru, bo pracowałam na tym papierze nieraz i wszystko działało. No i pomijając fakt, że jest tutaj niebieska kalka, ale porównajmy to z moją poprzednią pracą z pierwszymi akwarelami generacji. A w zasadzie z pierwszą generacją tej akwareli. Także tutaj mamy dwie prace obok siebie. Jak widzicie, tutaj też musiałam używać czerni. Jak widzicie, w tych błękitach również są takie straszne grudki. I pomijając fakt, że nie umiem oczywiście używać taśmy i tak kartki, te kartki są po prostu podarte trochę. Sprawowały się te farby naprawdę podobnie. Jakby ta praca była wyeksponowana na słońce, ponieważ stała w ramce obrazowej zamiast być w pudle, tak jak większość moich prac. Czy mi się wydaje, czy ona wyblakła? Nie wiem. Ale mimo wszystko,
Ile kosztowały te farby? Z tego co pamiętam, około 22 zł. To nie jest dużo za ile? 70 akwareli? Chyba warto zaoszczędzić, żeby mieć dobrej jakości przybory, a nie coś, co będzie powodowało frustrację. Coś, co nie będzie się nas słuchać, ani nawet nie będzie działało jak akwarela. Są lepsze farby, naprawdę. Są lepsze farby, na które warto zaoszczędzić. Okej, ja może nie jestem mistrzynią akwareli. Nigdy nie mówiłam, że jestem mistrzynią akwareli. Zawsze mówię, że nie umiem, ale mimo wszystko coś takiego. No ja nie jestem przekonana co do tych farb. One wciąż śmierdzą, okej? Jedyny plus jaki mają to to, że jest ich dużo i że są w miarę tanie. Jedyne co jest lepsze w tym zestawie akwareli to opakowanie i pędzelek. To nie jest ten pędzelek, ale pędzelek jest teraz tego typu. Zamiast taki zwykły, więc hej, bardziej się przydaje na podróże, prawda? Szukajmy plusów, naprawdę. Jakby ja nie powiedziałabym, że to są akwarele, to raz. A dwa, nie polecam ich, ale jeżeli wy widzieliście ten filmik i stwierdziliście, że wam akurat się podobają, jak działają te akwarele, albo, nie wiem, chcecie je kupić waszym dzieciom na plastykę, w takim wypadku są ok. Jeżeli chodzi o mieszalność, no to trochę z nią średnio, ale kiedy masz tyle kolorów, to wasze dzieci na plastyce raczej się zadowolą takimi farbami. Poza tym pudełko jest solidne, więc nie zgniecie się w plecaku. Czego nie mogę powiedzieć o tym starym zestawie farb, który został trochę złamany. A tamto opakowanie jest metalowe, więc przeżyje. Jeżeli chcecie kupić te farby dla waszych dzieci na plastykę, są okej, chyba. Ale dla artystów... I tutaj zaczyna się problem. Nie polecam ich, ale naprawdę, jeżeli wy twierdzicie, że dla was to jest okej, że zadowala was taka jakość, to proszę bardzo. Albo jeżeli chcecie spróbować w akwarele, chociaż ta akwarela tak naprawdę nie jest, powiem, że za taką się podaje, to proszę bardzo. Jeżeli chcecie, możecie sami spróbować. Ja to zrobiłam, żebyście by nie musieli. Ale może chcecie ją poddać innym testom. Nie wiem. Wasz wybór, tak czy inaczej. Jeżeli podobał wam się ten filmik z testowania przyborów ze Shein, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, co sądzicie na temat tych farb, czy to jest w ogóle sensowne, sensowne rozwiązanie dla kogokolwiek. Jeżeli wam się podobało, to zasubskrybujcie i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!